Wakacyjny czas to najlepsza pora na prowadzenie prac remontowych. Jaki jest stopień zaawansowania modernizacji dróg w Wąbrzeźnie? O tym powiemy dziś w programie lokalnym. Anna Więcławska, dzień dobry Państwu. Propozycje programowe zdominują dziś z kolei miłośnicy starej motoryzacji. Pokażemy bowiem materiały z dwóch wydarzeń, jakie zorganizował Wąbrzeski Dom Kultury, z wystawy zabytkowych motocykli oraz wystawy zabytkowych pojazdów. Obie imprezy odbyły się oczywiście na placu Jana Pawła II. A zaczynamy tradycyjnie od wiadomości i informacji z ratusza. Na początek w nich obiecane informacje na temat remontów dróg. Letni czas to dla wielu okazja do wypoczynku, a dla drogowców to najlepsza pora na prowadzenie prac modernizacyjnych. 11 wąbrzeskich ulic w tym roku przechodzi prawdziwą metamorfozę. Główny jej wymiar to zmiana wizerunku ulicy Matejki. Od 16 lipca w ramach remontu tej drogi zostało zamknięte skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego. Dodatkowo ruch utrudnia zdjęta nawierzchnia na dojeździe do targowiska od ulicy 1 Maja. Ta sytuacja ma zmienić się po 4 sierpnia. Powinniśmy w tych dniach położyć dywanik na ulicy Matejki przez skrzyżowanie z ulicą Żeromskiego do targowiska, do tej części dzisiaj, która jest zamknięta, łącznie z asfaltem na ulicy, nowym asfaltem na ulicy Żeromskiego na odcinku między Partyzanta a ulicą Matejki. To musi być na tip-top zamknięte, początek sierpnia, wykończone i oddane do ruchu i wjazd już do targowiska wtedy będzie od ulicy Żeromskiego. Skanska pójdzie dalej na ostatni odcinek do ulicy 1 Maja i wtedy ta druga część już będzie zamknięta. Ostatni odcinek robiony przez Skanską. Prace trwają także na ulicy Spokojnej. Lada dzień zostanie zakończona budowa chodników i będzie można przystąpić do wylewania masy bitumicznej. Oczywiście tam trzeba wyregulować jeszcze studzienki dla kanalizacji deszczowej. Będą 4 dodatkowo. Bardzo trudna sprawa odpływu wody z tej ulicy, no ale pan prezes mówi, że sobie z tym poradzi, a więc ja mu ufam, że tak właśnie będzie i nie będą gdzieś tam stały kałuże, po to budujemy te dodatkowe studzienki kanalizacyjne. Termin wykonania obu inwestycji mija 30 września i nic nie wskazuje na to, aby drogowcom nie udało się zakończyć remontów w tym czasie. Dobra wiadomość to także modernizacje pozostałych ulic, na remont których znalazły się środki z oszczędności poprzetargowych. Wśród nich ulica Kopernika, Górna, Królowej Jadwigi, Żołnierza Polskiego. Budujemy już to naprawdę solidnie. Proszę mi wierzyć, że na odcinki ulic, które wchodzimy, remontujemy infrastrukturę, wymieniamy przede wszystkim sieć wodociągową, kanalizacyjną. Jak się okazuje, proszę Państwa, od dziesiątek lat nic nie robione. To są ogromne nakłady. Ja dzisiaj podziwiam i też dziękuję tutaj publicznie panu prezesowi Mzedzwiku, bo wiem, jakie to są pieniądze. To nie są już dziesiątki, a setki tysięcy złotych. Po temacie remontów dróg nie można zapomnieć o modernizacji ulicy Wolności, którą prowadzi Starostwo Powiatowe w ramach remontu drogi Wąbrzeźno-Kowalewo-Pomorskie. Prace posuwają się wolno, ale na początku sierpnia powinien zostać już otwarty odcinek od ronda do wysokości sklepów na osiedlu Niepodległości.
proszę mi wierzyć, wykopy na 4,5 metra, infrastruktura ta podziemna, nieoznakowana na mapach, tak? Ciągle na coś trafiają, ciągle coś nowego. Maszyna nie może się zmieścić między tymi rurami wszystkimi od gazu, od kanalizacji, od wody. Pojawiają się jakieś inne kable też energetyczne, inne, więc to jest ogromny, ogromny problem. No i ta głębokość 4,5 metra. Remont ulicy Wolności powinien zakończyć się do końca października. Czy uda się dotrzymać tego terminu? W przyszłym tygodniu pokażemy Państwu całą rozmowę z burmistrzem i rozwiejemy wątpliwości na ten temat. Sezon kąpielowy w pełni. Sprzyjająca pogoda to okazja do wypoczywania nad wodą. Nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska nad Jeziorem Zamkowym czuwa dwóch ratowników, codziennie w godzinach od 10 do 18. Amatorzy wodnych zabaw mogą tu skorzystać z atrakcji w postaci sprzętu pływającego. Dzierżawca Podzamcza oferuje wypożyczenie kajaków i rowerów wodnych. Na wodzie zainstalowane są także pierwsze dmuchane gadżety. Jest to początek zakładania parku wodnego, pływającego parku wodnego, składającego się z dmuchanych zabawek, które będą uatrakcyjniały ofertę dla ludzi, którzy chcą się pobawić w wodzie. Będzie to przede wszystkim zestaw trampolin, skoczni i taka duża góra lodowa, którą będziemy instalować w przyszłym tygodniu, na którą będzie można się wskrabać, zjechać, zeskoczyć, popływać, opłynąć, słowem bawić się ile się chce. Według informacji, jakie uzyskaliśmy od dzierżawcy, w przyszłym roku pojawią się kolejne atrakcje, skierowane tym razem do najmłodszych. Oprócz prowadzenia kąpieliska, dzierżawca Podzamcza zobowiązany jest m.in. także do utrzymywania nieruchomości w stanie niebudzącym zastrzeżeń, w tym do natychmiastowego usuwania zniszczeń powstałych wskutek wandalizmu oraz do utrzymywania nie tylko plaży, ale i całego wydzierżawionego terenu w czystości. A już 2 sierpnia czeka nas najbliższa impreza organizowana na Podzamczu. Wtedy właśnie Urząd Miasta zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna na letni festyn, podczas którego wystąpi zespół Wokal. Koncert potrwa od 16 do 18. Zagra dla nas Wokal. Myślę, zespół znany mieszkańcom Wąbrzeźna bardzo dobrze. Poza tym chcielibyśmy, aby było trochę atrakcji dla dzieci, konkursy, zjeżdżalnie. Wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie na to muzyczne popołudnie już 2 sierpnia. Urząd Miasta pracuje już także nad szczegółami imprezy, którą zaplanowano na 27 września. Koncert z okazji zakończenia lata odbędzie się na scenie na rynku. Planujemy, aby było to trochę wydarzenie na ludowo, ale nie tylko. Nie chciałabym zdradzać szczegółów jeszcze odnośnie gwiazdy imprezy, jednak wiem, że mieszkańcy Wąbrzeźna będą mogli skorzystać chociażby z bogatej oferty gastronomicznej. Chcemy, aby podczas tej imprezy zaprezentowały się koła gospodyń z okolicznych miejscowości, aby byli wystawcy z żywnością ekologiczną, z produktami naturalnymi. Wystawcy mogą zgłaszać swój udział w tym wydarzeniu w Wydziale Rozwoju Miasta w ratuszu. To oczywiście nie wszystkie imprezy, które planowane są na dalszą część lata. O szczegółach wydarzeń organizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury powiemy w programie za tydzień. A teraz przechodzimy do informacji ze Starostwa Powiatowego. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to jeden z tematów, którym zajmowali się radni na ostatnim posiedzeniu. Na kolejnej sesji Rady Powiatu radni spotkali się 10 lipca. Wśród tematów obrad znalazł się raport monitorowania postępów realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wąbrzeskim na lata 2003-2013. Raport dotyczył minionego roku, a wygłosiła go Justyna Przybyłowska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawiła także sprawozdanie z działalności PCPR-u w 2013 roku. W dalszej kolejności radni podjęli
podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat wąbrzeski porozumienia na rzecz rozwoju obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wąbrzeskiego oraz w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014. W punkcie wolne wnioski i oświadczenia przedstawiono stanowiska rad gmin Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Płużnica w sprawie zmiany zakresu usług świadczonych przez nowy szpital. Oprócz dyskusji na ten temat radni złożyli wnioski w sprawie lepszego nagłośnienia sali obrad i utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wąbrzeskiego. Mówiliśmy już o remontach dróg, a teraz czas na remonty, które odbywają się w byłej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Część pomieszczeń przejęła już Ochotnicza Straż Pożarna. Druhowie z OSP wykonują remont własnymi siłami. W tym budynku przy ulicy Matejki 11 do końca ubiegłego roku swoją siedzibę miała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Po wyprowadzce strażaków do nowej siedziby to miejsce znajduje w końcu nowych lokatorów. Jednym z nich są strażacy ochotnicy, którzy w budynku będą dysponować 6 pomieszczeniami, salą pamięci, warsztatem i garażami. Pani wojewoda nawet w swojej sugestii i zgodzie na przekazanie tego mienia po Straży Państwowej zdecydowała o tym, że to powinni otrzymać ochotnicy, bo tak kiedyś to historycznie było i żeby to do nich wróciło. No i oczywiście my na to się zgadzamy. Od niedawna w strażnicy trwają więc intensywne prace remontowe, których wymagają wszystkie przekazane pomieszczenia. Przede wszystkim jest malowanie. Od góry do samego dołu trzeba malować. Zaczęliśmy od pokoi tam na końcu i jedziemy po kolei, teraz już będziemy kończyli. Tak jak dzisiaj będziemy mieli 2 pokoje skończone. Remont póki co jest wykonywany własnymi siłami i środkami. Codziennie strażacy ochotnicy, którzy tylko dysponują wolnym czasem, pojawiają się tu i wykonują prace remontowe. Zapału z pewnością im nie zabraknie, gorzej z materiałami niezbędnymi do remontu. Mimo że gromadzili je sukcesywnie od dłuższego czasu, to z powodu szerokiego zakresu prac potrzeba sporego nakładu finansowego. Dlatego strażacy zgłosili projekt dofinansowania strażnicy w budżecie obywatelskim i liczą na Państwa głosy. A chodzi tu nie tylko o remont i dostosowanie budynku do potrzeb OSP. Ale i również nasi strażacy ochotnicy również potrzebują niejako nakładów w postaci dozbrojenia i sprzętowego, i jeżeli chodzi o umundurowanie osobiste. Skończymy remont, modernizację strażnicy, piszemy wniosek o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wtedy na jednostkę będzie nałożonych dużo więcej obowiązków, co wiąże się z potrzebą doposażenia. Ale widzimy plusy tej inwestycji. Niewątpliwie jest to podniesienie poczucia bezpieczeństwa w Wąbrzeźnie, bo w całej Polsce, oprócz struktur państwowych, działają silne jednostki OSP. Często zdarza się sytuacja, że muszą być ochotnicy na miejscu ściągnięci w gotowości, gdy jednostka państwowa wyjeżdża poza teren Wąbrzeźna, na przykład w odległe miejscowości, Błędowo, Łobdowo. Są to miejscowości daleko oddalone od Wąbrzeźna, a w tym momencie może stać się coś w Wąbrzeźnie, więc na tą okoliczność zbieramy siły i środki, żeby miasto Wąbrzeźno mieszkańców w doskonały i równie profesjonalny sposób jak Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyć. W przyszłym roku Wąbrzeska Ochotnicza Straż Pożarna obchodzić będzie jubileusz 140-lecia istnienia. Strażacy liczą, że wtedy uda im się oficjalnie oddać nową strażnicę do użytku i otworzyć tu Izbę Pamięci, gdzie znajdą się pamiątki związane z funkcjonowaniem Straży Pożarnej. Pierwsze eksponaty już są. Ta to jeszcze jest taka nowa dosyć, ale ta to jest taka dosyć niespotykanie stara. W wyremontowanych pomieszczeniach oprócz zarządu oddziału miejskiego OSP siedzibę znajdzie także zarząd powiatowy oraz stowarzyszenie Nasz Wąbrzeski Dom i koło miejskie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Do byłego domu strażaka przeniesiony zostanie Miejski Zakład Usług Komunalnych, a na miejscu pozostałych pomieszczeń byłej komendy ma szansę powstać nowa siedziba miejskiej i powiatowej biblioteki. Oczywiście, jeżeli na to uda się uzyskać pieniądze, dzisiaj są programy, które mówią o
dofinansowaniu 80% wartości inwestycji, więc będę chciał jeszcze w tym roku, czekamy tutaj jak zamkniemy półrocze, żeby zbilansować finanse, chciałbym jeszcze w tym roku ogłosić projekt na wybudowanie takiej biblioteki. Oczywiście ona już musi być bardzo nowoczesna, zdigitalizowana, no, na potrzeby XXI wieku i przepisów, bo one dzisiaj już są zupełnie inne niż były kiedyś, osobne czytelnie dla dorosłych, dla dzieci. No, służy ona dzisiaj nie tylko miastu, ale całemu powiatowi. Projekt budowy biblioteki ma być gotowy jeszcze w tym roku, a postępy w remoncie strażnicy OSP na pewno będziemy pokazywać na naszej antenie. Z ulicy Matejki przenosimy się teraz na ulicę Wolności. Wąbrzeski Dom Kultury to miejsce, w którym podziwialiśmy już ekspozycje z rozmaitych dziedzin, od przyrodniczych przez historyczne po socjologiczne. To miejsce, które pozwala zaistnieć zarówno amatorom, jak i profesjonalistom w swoich dziedzinach. Tym razem na holu placówki zawisły fotografie, które pokazują radość z pielgrzymowania do Częstochowy. Wejście nowożeńców na Jasną Górę to tylko jedna z kilkudziesięciu fotografii, które tworzą ekspozycję Radość w drodze do Maryi pielgrzymów Grupy Zielonej Ziemi Chełmińskiej. W roli młodej pary wąbrzeźnianie, pani Aleksandra i pan Szymon. To dlatego, że jesteśmy z parą pielgrzymki, znamy się wiele lat, właśnie dzięki pielgrzymce się poznaliśmy. I dlatego dla nas taką naturalną decyzją było to, aby pójść na Jasną Górę jako nowożeńcy. To i inne wydarzenia, uczucia i emocje związane z pielgrzymowaniem na Jasną Górę zostały uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez pięciu fotografów. Jednym z nich jest pan Mirosław Radciniewski z Chełmży, który podczas ubiegłorocznej pielgrzymki pracował jako kierowca w służbie sanitarnej. W czasie tej pielgrzymki towarzyszą różne emocje, i te ciepłe, pozytywne, i jednak te złe. Na tych zdjęciach staraliśmy się ukazać ciepłe, pozytywne w pokonywaniu tej trudnej drogi. W czasie trwania wystawy nie zabrakło wielu osobistych historii związanych z pielgrzymowaniem. Jak mówiono, radość, która wypływała także ze zdjęć, przyćmiewa opuchnięte stopy i pęcherze. No to wieczorem, tego już nie widać. Staramy się to ukrywać, nie ma się czym chwalić. Cieszymy się tym, co mamy w głębi serca, i to staramy się pokazać. W czasie pielgrzymki pątnicy z Wąbrzeźna mają do pokonania ponad 300 km. Wyruszają zawsze na początku sierpnia, aby dotrzeć do Częstochowy po kilkunastu dniach pieszej wędrówki. To doskonałe nabożeństwo, bo zawiera i elementy przygody, i modlitwy. Jest to też i tam element krajoznawczy, turystyczny, ale przede wszystkim jest ten wymiar duchowy, jest to swoiste nabożeństwo, jest to chwalenie Pana Boga nie tylko śpiewem, nie tylko modlitwą, ale także stopami, nogą, udręczeniem, pomaganiem wzajemnym sobie. I jest to też takie zanurzenie w modlitwie, więc jeżeli ktoś tego potrzebuje, potrzebuje takiego codziennego spotkania się z dobrem, które naprawdę można spotkać na pielgrzymce, to warto pójść i zmierzyć się z tym. I właśnie funkcję zachęty pełni także wystawa w Wąbrzeskim Domu Kultury, na której oprócz fotografii pielgrzymów możemy obejrzeć zdjęcia przedstawiające obrazy pani Ilony Kol-Korwel. Tematyka jest nietypowa i ja tu chylę czoła przed Wąbrzeskim Domem Kultury, że taki temat podjął, taką inicjatywę i wspaniale zorganizował tą wystawę. Ekspozycję można oglądać w Wąbrzeskim Domu Kultury do końca sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a w soboty i niedzielę od 12 do 18. Tegoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza z Wąbrzeźna w sobotę 2 sierpnia. Otwarcie wystawy fotograficznej nie było jedynym wydarzeniem kulturalnym, które działo się w minionym tygodniu w Wąbrzeźnie. Nasze miasto po raz kolejny było gospodarzem sceny Dodatkowe Tory. WDK zaprosił też wszystkich miłośników zumby na maraton na świeżym powietrzu, a dzieci kontynuowały wakacyjne spotkania w bibliotece i w WDK. Już
po raz drugi dzięki Wąbrzeskiemu Domowi Kultury nasze miasto gościło wydarzenie muzyczne znane jako Scena Dodatkowe Tory. Sobotnie popołudnie zachęcało zarówno słoneczną pogodą, jak i różnorodną muzyką wydobywającą się ze sceny do spędzenia czasu na placu Jana Pawła II. Bardzo mi się podoba, ponieważ tutaj spotykamy się, możemy zawrzeć nowe znajomości, super atmosfera. Nawiązywanie nowych znajomości nie byłoby możliwe, gdyby nie poświęcenie i zacięte dążenie do celu inicjatora tego wydarzenia. Ja jeździłem przez pół roku po wszystkich wioskach, garażach, piwnicach i ich wyciągałem co najpiękniejsze i między innymi przyjechali tutaj. To Adam Drąg przyjechał do nas na próbę i nam oznajmił. Jesteście już tam, próba dźwięku. Zresztą z Adamem znamy się już jeszcze około minutka, tak? Graliśmy na pierwszych. Posłuchajcie, chcę Państwu tylko wyjaśnić, dlaczego. Kogo razi słońce, to pojedźcie tutaj. Niezwykły pomysł połączony z nieustępliwością zaowocował w imprezie, która zbiera coraz szersze zainteresowanie zarówno wśród publiczności, jak i uczestników. Startowaliśmy już na pierwszej edycji dodatkowych torów w Domu Kultury, to było w kwietniu. No i na tą edycję po prostu dostaliśmy zaproszenie z Domu Kultury i bez wahania postanowiliśmy wziąć udział. Zainteresowanie organizatorów oraz dzielenie się informacją na temat tego wydarzenia wśród artystów pozwoli kolejnym grającym po piwnicach kapelom zaistnieć i podzielić się tworzoną muzyką. Piątek Wąbrzeski Rynek. Po raz pierwszy WDK wraz z wykwalifikowanymi instruktorami zorganizowali tu maraton zumby. Zabawę wokół sceny ustawionej na placu Jana Pawła II zaplanowano aż na 3 godziny. Maraton jest dla każdego, tutaj nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych barier co do możliwości, nie trzeba być super tancerzem, nie trzeba również uczestniczyć w żadnych zajęciach fitness. Są to zajęcia dla każdego, ponieważ w każdej chwili można odpocząć, można maszerować, jeśli nie damy rady. Punktualnie więc o godzinie 18 na rynku stawiło się kilkudziesięciu miłośników zumby, nie tylko z Wąbrzeźna. Maria i Natalia przyjechały na maraton aż z Bydgoszczy. Osoby nie mam dobre, chociaż wiadomo, że kondycyjnie nie będzie ciężko, ponieważ no, temperatura jest bardzo wysoka, ale mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. Świeże powietrze to jest tutaj duży plus, naprawdę. Wspaniała muzyka, zabawa. Tutaj podejrzewam, że będą trenerzy stali, pokazywali nam choreografię. Wydaje mi się, że może być naprawdę fajnie. I rzeczywiście tak było. Instruktorzy nadawali tempo, prezentowali kroki, a uczestnicy z uśmiechem na twarzach naśladowali ich ruchy. Oprócz Katarzyny Moskal, maraton poprowadził także instruktor Paweł Paczyński. To jest mój pierwszy maraton i też się cieszę, też jest jakiś stres, więc się cieszę, że to akurat dzieje się tutaj. Zumba to pozytywne szaleństwo. Taneczne zajęcia dają mnóstwo energii i zmieniają nastawienie do życia. Wiedzą o tym doskonale uczestnicy, którzy wzięli udział w maratonie, a przekonali się także ci, którzy po prostu przyszli poobserwować zabawę w rytm latynowskich rytmów. Dlaczego zumba? Przede wszystkim dla dobrej zabawy. Coś innego, inny styl tańca, warto spróbować, dobra zabawa, znajomi. Maraton zakończył się po ponad 3 godzinach zabawy, ale można ją kontynuować na zajęciach, które odbywają się również w wakacje w sali na ulicy Topolowej oraz w Wąbrzeskim Domu Kultury. Wakacje to czas, kiedy dzieci mogą na chwilę odetchnąć od szkoły i całkowicie poświęcić się zabawie. Aby jednak w ten czas nie wkradła się nuda, należy go dobrze zagospodarować. I tu z pomocą przychodzą placówki, takie jak Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Wąbrzeźnie, która jak co roku zorganizowała wakacyjne bywanie w bibliotece. W tym roku wyruszyliśmy z dziećmi w podróż po Europie, po krajach Unii Europejskiej, bo wszyscy wiemy, że w tym roku jest 10. rocznica przystąpienia Polski
Polski do Unii i no właśnie w ten sposób chcieliśmy to tutaj zaznaczyć. Zabawa połączona z nauką bardzo spodobała się najmłodszym. Choć spotkania trwać będą jeszcze do 25 lipca, dzieci już teraz dzielą się zdobytą wiedzą. Dowiedziałam się też dużo o Unii Europejskiej. Ile państw do niej należy? Oprócz nowych ciekawostek, jakie poznają młodzi podróżnicy po Europie, widzą inne korzyści płynące z tak zorganizowanego czasu. W domu mi się nudzi, a tutaj jest bardzo fajnie. Te zajęcia są fajne, bo mam teraz dużo przyjaźni z dziećmi. Głównym celem tych 12-dniowych spotkań jest poszerzenie wiedzy z zakresu Unii Europejskiej, a konkretnie 4 krajów – Danii, Włoch, Szwecji oraz Polski. Wybraliśmy te kraje dlatego, że nas jako bibliotekarzy interesują postacie literackie, a właśnie w tych krajach są takie charakterystyczne osoby, o których dzieciom mogliśmy opowiedzieć. Efekt tego praktycznego podejścia oraz różnorodności zajęć widoczny będzie ostatniego dnia podróży po Europie, kiedy to odbędzie się konkurs z wiedzy zdobytej o Unii Europejskiej. Dobiegły końca kolejne zajęcia wakacyjne w Wąbrzeskim Domu Kultury. Przez tydzień grupa dzieci uczestniczyła w atrakcjach, jakie zapewniały im wolontariuszki z programu Projektor Wolontariat Studencki. Monika, Joanna i Karolina przyjechały do Wąbrzeźna aż z Lublina. Moim zdaniem program Projektor bardzo fajną opcję dla nas taką utworzył, że można wyjeżdżać na jakieś wyjazdy wakacyjne i również robić takie same zajęcia jak w trakcie roku szkolnego. A dla nas to jest przede wszystkim ogromne doświadczenie. Zyskujemy bardzo wiele tutaj z dzieciakami. Każde są inne, tym bardziej z różnego regionu. Dzieciom przypadły do gustu zajęcia przygotowane przez studentki. Przez całe te 4 dni było bardzo fajnie. Bawiliśmy się, były różne tańce. A dla tych, którzy nie lubili tańczyć, było różne inne zabawy, origami. I myślę, że wszyscy się też fajnie bawili. Fajne było, jak robiliśmy dużo rzeczy plastycznych, to mi się podobało. W domu jest znacznie nudniej niż tutaj, tutaj można się pobawić z rówieśnikami. Dzień zapoznawczy, dzień artystyczny, dzień taneczny, dzień teatralny i dzień mody. Zgodnie z takim harmonogramem odbywały się zajęcia, a zainaugurowano je darmowym seansem filmowym, w którym wzięło udział około 200 osób. Wakacje jeszcze się nie kończą. Wśród planów na wolny czas dominują podróże. Będę sobie jeździła na nasze jezioro i pojadę jeszcze z babcią do mojej cioci. W poniedziałek jedę do Łeby na tydzień. A później? Później to będę w domu z mamą. A kolejne zajęcia zorganizowane w Wąbrzeskim Domu Kultury zaczynają się już 4 sierpnia. Informacje pod numerem telefonu 56 688 17 27. Na koniec dzisiejszego programu przenosimy się do gminy Płużnica. W minioną sobotę po raz 14 odbyło się tu Święto Konia, podczas którego obejrzeliśmy nie tylko paradę przez wieś, ale także zawody sprawnościowe. Przejazd koni i konnych zaprzęgów przez centrum wsi rozpoczął doroczny Dzień Konia w Płużnicy. W tym roku odbyła się już 14. edycja tej imprezy, na którą zaprosiło Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w gminie oraz wójt gminy Płużnica. Jest to jedna z większych imprez, która się odbywa w gminie Płużnica. Konie mają taką siłę, że przyciągają. Co prawda koni na wsi jest coraz mniej, więc właśnie z tego względu organizatorzy chcą kultywować tę tradycję i pokazywać, że są to bardzo piękne zwierzęta. A ludzi jest zawsze dużo. Frekwencja nie dziwi, bo podczas wydarzenia mogliśmy oglądać 30 zaprzęgów, nie tylko z Płużnicy i okolic, ale i ze Stolna czy ze słynących ze stadniny Nowych Jankowic. A przed nami klub jazdy konnej Joker. Rasa konia wielkopolska. Wrażenie robiła 7-osobowa grupa jazdy konnej Joker, która przejechała w siodłach z pobliskiego Działowa. Siwy urodził się w Działowie, on jest z hodowli właśnie pani Janiny Madaj, właścicielki stajni. Jest bardzo niecierpliwy i chyba się wstydzi kamery, bo nie chce się pokazać, właśnie chowa się. Siwy jest koniem rasy wielkopolskiej, jest wałachem. Aktualnie ma 12 lat skończone.
Jest zeszłorocznym mistrzem województwa kujawsko-pomorskiego w skokach akademickich. Ten sukces to zasługa nie tylko Siwego, ale i pani Anny, która trenuje z nim 5 razy w tygodniu. Popis sprawności mogliśmy oglądać w Pużnicy podczas zawodów, w których nie zabrakło konkurencji także dla zaprzęgów. W zmaganiach wzięły m.in. udział Luna i Mona, czyli konie pana Eugeniusza z Łubianki. Rasa polska, zimnokrwista. Nie są trudne w utrzymaniu, znaczy nie są trudne w hodowli. W utrzymaniu wiadomo, jak każdy koń, trzeba dbać o to. A co jest w tych koniach takiego, że pan jest? To, że są polskie. Miałem też inne konie, ale te tak najbardziej pociągają do hodowli. Zainteresowanie budziły też zaprzęgi z kucami. Spod Łubianki przyjechał pan Marian z kucami rasy Shetland. Ja to się dowiedziałem kilka lat temu, z 5-6 lat temu. Przyjechałem zobaczyć, a już konie były i wtedy widziałem, że kuce chodzą w bryczce. W Myślęcinku widziałem, w Czechocinku widziałem i postanowiłem, bo mi się wydawało, że takie małe konie nie poradzą szorka, nie poradzą bryczki, a się okazuje, że oni poradzili nie tylko bryczkę, ale jeszcze i mnie. W koniach zakochani są nie tylko ich hodowcy, ale i całe ich rodziny. Wnuczka pana Mariana też uwielbia dbać o te zwierzęta. Po prostu od małego mi się podobają konie, interesuję się nimi. A bardziej ci się podobają one z zewnątrz, z wyglądu czy ich zachowanie? Zachowanie i wygląd. Każdy z hodowców i jeźdźców, który pokazywał swoje konie w Płużnicy, otrzymał specjalny certyfikat uczestnictwa, upominki, ale przede wszystkim uznanie i miłe słowa od publiczności. Jest to ekstra, nie? Tym bardziej, że jesteśmy pierwszy raz i naprawdę bajeczka. Bardzo ładnie, jesteśmy miłośnikami koni, rodzina hodowała konie, no tutaj co roku jesteśmy. Ładnie, bardzo ładnie i pogoda dopisała i ludzi dużo i koni dużo, ładne konie. Wśród podziwiających znalazła się także delegacja samorządowców z Hagen. To gmina partnerska Płużnicy. Pierwszy raz przyjechał tu nowo wybrany tamtejszy wójt. Ich selber habe keine Affinität zu Pferden. Ja sam nie mam bliższego stosunku do koni. Aber meine Tochter, die ist 6 Jahre alt, die reitet gerne und findet Pferde ganz toll. Ale moja 6-letnia córka chętnie jeździ konno i bardzo jest zachwycona tym sportem. Aber heute, das ist toll, so ein Volksfest zu sehen, wo die Pferde alle hier eingelaufen. Ale dzisiaj to wspaniała rzecz, oglądać taki festyn ludowy, połączony jeszcze z pokazami konni. Gmina Płużnica współpracuje z gminą Hagen nieprzerwanie od 2001 roku. Zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie w tym czasie zmieniały się władze samorządowe, co nie przeszkadza jednak w kontynuowaniu wspólnych działań. Na przyszły rok planujemy przyjazd sportowców, chodzi o młodzież, do gminy Płużnica i tutaj będą rozgrywane różne konkurencje sportowe z naszą młodzieżą. Ponadto planujemy wyjazd delegacji drużyn młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych do Niemiec, a także wizyty delegacji oficjalnych, zarówno z Hagen w Płużnicy, jak i z Płużnicy w Hagen. W wyjazdach tych mieliby wziąć udział również przedsiębiorcy, tak aby współpraca przyniosła większe korzyści ekonomiczne, ale ważne też, aby naszym sąsiadom pokazywać lokalne wydarzenia, takie jak Dzień Konia, który w Płużnicy jest już nieodłącznym elementem lokalnego kalendarza. W 11. Ślązak Wiesław z Piątkowa, rasa konia Kuc, a tutaj już jeżdża... I tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Przypominam, że za tydzień spotkamy się po raz ostatni przed sierpniową przerwą techniczną. Do zobaczenia!